Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget, tym razem poradnik do twierdzy. Tak jak mówiłem, robimy odświeżone wersje poradników wraz ze startem S39.pl. Wiem, że to powinno już wlecieć tak naprawdę w sobotę, bo większość osób w sobotę do tej twierdzy dotarło, no ale niestety nie miałem czasu i dlatego wlatuję dopiero dzisiaj. I tak, aby odblokować twierdzę, musimy wbić 25 poziom. Po wbiciu 25 poziomu wchodzimy sobie tutaj w zakładkę twierdza i po prostu możemy wybudować ten główny budynek właśnie na pierwszy level, no i wtedy tą twierdzę jakby zaczynamy rozwijać. Pokażę wam tak naprawdę, powiem wam na początku za co jest odpowiedzialny każdy budynek, potem wam powiem jak pozyskiwać tutaj surowce do tej twierdzy, jest na to kilka sposobów, no i generalnie na tym będzie się opierał ten poradnik, jeszcze na koniec jakieś takie rady najważniejsze i tak dalej postaram się wam przekazać. Więc tak, zacznijmy może od najważniejszego powiedzmy budynku, czyli twierdzy. Ona może być maksymalnie rozbudowana do 20 poziomu, na ten moment mamy ją na 8, jak widzicie leci już na 9, to ulepszenie na 9 poziom i ona tak jakby odpowiada za to, żeby po prostu inne budynki można było podnieść do jakiegoś danego poziomu, do po prostu poziomu tej twierdzy, tak? Czyli jak mamy teraz 8 poziom twierdzy, to na przykład kwatery robotników czy cokolwiek innego możemy podnieść także właśnie do 8 poziomu. Tak więc tak to wygląda. Jeżeli właśnie chodzi o tą twierdzę, jest to najważniejszy budynek. Oprócz tego im wyższy poziom twierdzy, tym pozyskujemy więcej surowcy, czy to z kółka tak naprawdę, bo tutaj w kółku jak widzicie możemy wylosować drewno, kamień i tak dalej, czy to właśnie na przykład tutaj z kostek u hazardzisty. Do tych kostek jeszcze przejdziemy, jeszcze będzie o tym poradnik, ale po prostu tutaj jak te kostki odblokujemy, no to także można właśnie z nich surowce pozyskiwać i im większy poziom twierdzy, tym ich leci więcej. I oprócz tego jeszcze ze skarbów lasu, w skarby lasu lecą nam paczki drewna, kamienia i właśnie one są, im większy poziom twierdzy, tym one są większe. Oprócz tego co? Mamy kwatery robotników, jeszcze może zanim przejdę do kwater, to jak klikniemy tutaj na twierdzę, to będziemy mieli coś takiego jak sala rycerska. Tutaj jakby ja teraz mam budowę, więc tego wam nie pokażę, ale jest coś takiego jak sala rycerska i jak klikniemy w tą salę rycerską, to możemy ją ulepszać. Kosztuje ona tylko i wyłącznie surowce, ulepsza się tak jakby instant, czyli nie potrzeba czasu, aczkolwiek co jakby, od czego zależą te, do czego są w ogóle, do czego jest ta sala rycerska? Ano do tego, żeby tutaj razem wspólnie w gildii zbierać rycerzy. Jak widzicie tutaj u nas większość ma 6, 7 i tak dalej i tutaj mamy napisane ile mamy tych rycerzy jako cała gildia, 344 i jakby im więcej tych rycerzy, tym nam tutaj z kopalni klejnotów leci więcej, lecą lepsze gemy, czyli po prostu mają większe statystyki, po to się tu ulepsza. Oprócz tego, tak jak na początku nam lecą klejnoty tylko na jakąś poszczególną statystykę, tak jeżeli ktokolwiek, przynajmniej jedna osoba ma salkę rycerską 15, czyli tutaj przy tych rycerzach będzie miała 15, to po prostu można dropić czarne klejnoty, bodajże za jedną salkę 15 jest na to 1% szans, no więc jak mają jedna osoba, no to nie jest wcale tak dużo, aczkolwiek mimo wszystko właśnie tak to działa. Czarne klejnoty dają nam wszystkie cechy, więc no, są naprawdę pomocne i naprawdę dosyć istotne. Tak więc na tym, do tego właśnie, od tego jest właśnie tak naprawdę ta salka rycerska, dlatego też ludzie tutaj w gildiach każą się na niej skupiać, no bo jednak tak jak mówię, im więcej rycerzy, tym lepsze klejnoty, no i te 15 salki są ważne, bo im ich mamy więcej w gildii, tym jest większa szansa na te czarne gemy. Co więcej, oprócz tego kolejny budynek, który jest taki można powiedzieć drugim najważniejszym, to są kwatery robotników. Kwatery robotników dają nam to, że każdy poziom jakby tych kwater przyspiesza nam budowę o 5%, łącznie te kwatery mogą mieć maksymalny poziom 15, czyli mogą nam przyspieszyć budowę o 75%. Jest to naprawdę bardzo dużo, dlatego że później jakby, jak będziecie już mieli na wyższym poziomie wszystko rozbudowane, to ten czas w twierdzy jest tak naprawdę najważniejszy, jest tak naprawdę najważniejszym surowcem w cudzysłowie właśnie w tej twierdzy. Nie jest to kamień, nie jest to drewno, tylko właśnie ten czas. Warto tutaj dodać, że można sobie skipować budynki za grzybki, tak naprawdę 10 minut odpowiada jednemu grzybowi.
Więc można to sobie oczywiście przeliczyć mniej więcej. Na przykład tutaj, jak widzicie, mamy 34 minuty, więc są 4 grzybki w zaokrągleniu. Jak tam nam będziemy mieli równe 30 minut, to wtedy nam będziemy mogli zakończyć za 3 grzybki. Więc tak jak mówię, mniej więcej 10 minut to jest właśnie jeden grzybek. Także kwatery są na tym samym poziomie. Mniej więcej, jeszcze wam na samym końcu, jak opowiem, co robi każdy budynek, to powiem, jak to mniej więcej rozbudowywać, bo to też jest dosyć istotne. Tak jak mówię, kwatery tak naprawdę no maksymalny poziom 15 i tak to wygląda. Chata drwala i kamieniołom. Oprócz tego, że pracują non-stop i dzięki nim pozyskujemy tutaj surowce, oczywiście ich nie jest zbyt wiele nam nie dają, bo więcej nam dają chociażby ataki, no to jednak dlaczego te dwa budynki są ważne? Im mamy je na wyższym poziomie, tym więcej surowców dostają od nas przeciwnicy, z którymi się kontrujemy. O tym więcej wam opowiem, gdy przejdę do jakby sposobów zdobywania surowców, cały czas mi się to myli, ale tam wiem, że niektórzy zwracali uwagę. Tak jak mówię, no przejdziemy do tego, gdy będę już omawiał te taktyki na zdobywanie. W każdym razie dobrze, nie warto ich raszować jakoś bardzo, ale dobrze jest mieć je na dosyć fajnym poziomie, aby właśnie ludzie chcieli naszą twierdzę atakować i co za tym idzie, żebyśmy mieli kontry z nimi, ale do tego, tak jak mówię, zaraz przejdę. Koszary. Za koszary mamy tutaj żołnierzy. Tych żołnierzy możemy szkolić dzięki temu, że ich mamy. Ja na przykład teraz mam dwóch, mogę ich wysyłać na ataki do innych twierdz i dzięki temu mogę pozyskiwać tutaj jakieś surowce. Jak widzicie, tutaj mamy paseczek na zielono, czyli po prostu byle możemy zaatakować jednym żołnierzem i na pewno wygramy. Tutaj mamy, ile za takiego kolegę dostaniemy. Możemy zmienić przeciwnika za darmo, co 5 minut, nie opłaca się w ogóle zmieniać za golda. Jeżeli mamy tych żołnierzy więcej, to i mamy na przykład na czerwono i wiemy, że go nie pokonamy, bądź po prostu mamy na czerwono ten pasek i wiemy, że on ma tutaj za dużo obrony i nie damy rady najechać, to zamiast skipnąć za golda, to opłaca się jednego żołnierza poświęcić i wtedy dzięki temu przegramy tą walkę, ale nam przeroluje na jakiegoś innego przeciwnika i może on będzie lepszy, bo po prostu za golda, tak jak mówię, nie opłaca się tego robić. Każdy poziom koszar daje nam 3 możliwych żołnierzy do tak jak na przykład teraz mam na 3 poziomie, to mogę mieć tutaj maksymalnie 9, jakbym miał na 4, no to mógłbym mieć 12, to jest jakby logiczne. Akademia daje nam expa, jest dosyć istotna, dlatego że no wiadomo, no daje nam po prostu expa, nie są to jakieś nie wiadomo jak duże ilości, tutaj na przykład teraz mam 11,5 tysiąca na godzinę, więc no całkiem sporo, ale dosyć tą akademię stwierdziłem, że postawię na fajniejszy, wyższy poziom. Akademię można mieć maksymalnie na poziomie 20, zresztą chaty drwala i kamieniołom także można mieć maksymalnie na 20 i koszary bodajże też. To jakby nigdy się nad tym nie zastanawiałem, bo w sumie chyba na żadnym koncie jeszcze ich nie mam na 20 poziomie, bo mi po prostu niepotrzebne są. Te koszary tak warto zostawić, powiem wam, że na takim niższym poziomie, jeżeli często robimy właśnie ataki, jeżeli raczej wchodzimy tak rzadziej na grę, to lepiej jest zrobić te koszary na większy poziom i wtedy nam się dłużej będą ci żołnierze szkolić po prostu. Ja robię w miarę regularnie, więc taka trójeczka mi wystarczy. Akademię można mieć maksymalnie na 20 poziomie, wiadomo, z każdym poziomem daje tego expa więcej, natomiast od 393 poziomu w górę tego expa dostajemy z tej akademii mniej, mimo że z każdym poziomem mniej, mimo że jakby ona jest na stałym poziomie budynku, nazwijmy to. No i tak, co tutaj dalej, jeżeli chodzi o tą akademię, no to chyba tyle. Kolejne to jest skarbiec. Skarbiec daje nam dodatkowe sloty tutaj w ekwipunku. Oprócz tych początkowych 5 slotów, ja mam teraz rozwinięte na 5 poziom, czyli mam, jak sami widzicie, dodatkowe 5 slotów na jakieś tutaj itemki i tak dalej. Skarbiec można maksymalnie rozbudować na 45 poziom. Oprócz tego jakby na 15 poziom, to tutaj mamy to EQ, możemy sobie rozwijać i mamy właśnie takich rządków 4 po prostu, bo łącznie mamy 20, a później jak ten skarbiec mamy na większy poziom niż 15, to wtedy tutaj w prawym górnym rogu się pojawia taka skrzyneczka i w niej mamy dodatkowe sloty jakby. Kolejna sprawa to jest kopalnia klejnotów, bardzo ważna, bardzo istotna. Dlaczego? Ano dlatego, że kopalnia klejnotów daje nam klejnoty, wiadomo, no i te klejnoty bardzo, ale to bardzo dużo nam dają. Gdy już bodajże kopalnię możemy wybudować, gdy mamy twierdzę na poziomie 3, gdy już tą kopalnię wybudujemy na 1 poziom, to wtedy zaczynają nam się pojawiać itemki ze slotami, w ogóle ile tu mam do klasera swoją drogą, pojawiają nam się itemki ze slotami i po prostu dzięki temu można sobie cisnąć, wsadać w te itemki po prostu klejnoty i dzięki temu mamy o wiele więcej statystyki,
statystyk, no i te lochy nam o wiele łatwiej padają. Ważne, jeżeli chodzi o kopalnię klejnotów, to należy ją zostawić na pierwszym poziomie, dlatego że wtedy gemy kosztują nie dość, że surowców praktycznie wcale, no to jeszcze 150 golda. Ten gold na początku gry jest dosyć ważny, więc po prostu warto o nim pamiętać i warto się skupić na tym, żeby... Bo po prostu im mamy wyższy poziom kopalni, to wiadomo, że jakby tych klejnotów, te klejnoty są mocniejsze, ale nie warto tego robić, bo nie da to nam tyle na początku gry, dopiero później. Właśnie, kiedy zacząć tą kopalnię ulepszać? Ano wtedy, gdy zaczniemy zbliżać się do zamknięcia pierwszych 9 lochów, bo wtedy odblokuje nam się wieża i oprócz tego będziemy mogli tutaj wykopać sobie serce do podziemi. Do podziemi oczywiście jeszcze przejdziemy, jeszcze będzie o tym poradnik, ale jeżeli właśnie chodzi o to serce do podziemi, to po zamknięciu pierwszych 9 lochów można je odblokować i wymagana jest do tego kopalnia na poziomie 10, więc bardzo istotne jest zgrać to tak, że mniej więcej jak będziemy te pierwsze 9 lochów zamykać, to żeby tą kopalnię jakoś mniej więcej wtedy stawiać na poziom 10. Wiadomo, do tego też jest potrzebna twierdza 10, więc jakby najlepiej tak to zgrać, a do tej pory właśnie warto mieć to na pierwszym poziomie, bo jakby po prostu ekonomia postaci, tak? Płacimy mniej za klejnot, a te klejnoty na wyższym poziomie kopalni aż tyle na początku nam nie dają. Kopalnie można maksymalnie zbudować do poziomu 100, więc no naprawdę bardzo, bardzo wysoko, zajmie to tak naprawdę lata. Wiadomo, że jak już zbudujemy twierdzę na poziom 20, to wtedy możemy sobie lecieć kopalnie do 20 i wyżej, więc po prostu jeżeli mamy na przykład twierdzę na 19, to kopalnie możemy maksymalnie mieć na 19, a jeżeli mamy twierdzę na 20 poziomie, to już kopalnie można lecieć nawet ponad 20. Oprócz tego, co tutaj jeszcze mamy? Tutaj są takie budynki, których ja nie budowałem: fortyfikacje, gildia łuczników, kuźnia, wieża magów. O co tutaj chodzi? To są po prostu tacy nasi, oprócz tych naszych żołnierzy, których wysyłamy na jakby po pozyskiwanie surowców, to tutaj mamy coś takiego jak właśnie wieże magów, gildię łuczników. To jakby broni naszej twierdzy przed najazdami, przez to na przykład nasi przeciwnicy muszą zużyć więcej żołnierzy, żeby pokonać tą naszą twierdzę i żeby zdobyć surowce. Tego się nie opłaca budować na polskich serwerach, ale do tego zaraz przejdziemy. No i jeżeli chodzi o budynki, to chyba wszystko powiedziałem, co tak naprawdę jest najważniejsze. Jak tutaj... jeszcze jedna ważna sprawa, jak zaczynamy budować twierdzę, w sensie jak wbijemy ten 25 poziom, to mamy tutaj ochronkę przez 2 dni. Będziecie tutaj mieli odliczanie właśnie dwudniowe i każdy tak ma na początku. I przez to, jak tutaj będziemy chcieli kogoś zaatakować, no to będziemy mieli, że możemy za niego pozyskać maksymalnie 0 surowców, ponieważ właśnie będzie miał tą ochronkę przez 2 dni. Ta ochronka dopiero zeszła jakoś wczoraj na wieczór już pierwszym osobom. Ja to nagrałem w poniedziałek swoją drogą, jakoś wczoraj na wieczór pierwszym osobom i dopiero można było za te ataki te surowce pozyskiwać. No i to wiadomo, no daje dosyć sporo, bo na pewno więcej niż tu chatę drwala i kamieniołom, ale można na przykład nawet te zerówki sobie walić tylko po to, żeby tutaj zdobyć sobie to osiągnięcie najeść 100 twierdz, bo wiadomo, że to jakieś tam statystyki zawsze daje. Dobra, więc tak, teraz może przejdziemy do tego, jak mniej więcej budować tą naszą kochaną twierdzę. Jak tutaj moim zdaniem to najlepiej robić? No według mnie najlepiej skupić się głównie na twierdzy i na kwaterach. Z tego co tak powiedzmy ja tak robię mniej więcej, dobrze jest mieć na początku tą twierdzę gdzieś na 2 poziomy wyżej niż kwatery, może ewentualnie na 1. Dlaczego? Dlatego, że teraz mamy tych bardzo dużo surowców, pozyskujemy właśnie tutaj od hazardzisty, pozyskujemy też z koła bardzo dużo, ze skarbów lasu, no a wiadomo, że tak jak mówiłem na początku, im większy poziom twierdzy, tym tego leci więcej. Także no warto tą twierdzę mieć na jak najwyższym poziomie, żeby właśnie jakoś to sensownie leciało. Jeżeli jesteście grzybiarzami, no to wiadomo, że tam sobie poskipujecie co potrzebujecie, natomiast więc może nawet mieć, nie wiem, twierdzę na poziomie 15, a kwatery na 12, coś w tym stylu, jeżeli was to nie boli. No a wiadomo, że dla graczy takich eco free to play, no to dobrze te kwatery też trzymać na jakimś fajnym poziomie, może nie równo z twierdzą, ale tak przynajmniej jeden do tyłu na przykład kwatery względem twierdzy będzie ok, no bo wiadomo, że wam na tym czasie też dosyć mocno zależy, no a każdy poziom, tak jak mówię, to jest 5% szybsza budowa, 5% szybsze wydobycie klejnotów i tak dalej, i tak dalej. Tak więc no ja mniej więcej tak bym to trzymał.
Tutaj kamieniołom i chatę Drwala, no to tak kilka poziomów mniej niż właśnie tą twierdzę. Tak jak mówiłem, do tego zaraz przejdę, jak już będę mówił o tym pozyskiwaniu surowcy. Co tutaj dalej? Tak, kopalnie klejnotów to tak jak mówiłem, na pierwszym poziomie, a gdy już się zbliżamy do zamknięcia pierwszych 9 lochów, no to jeżeli nie skipujemy, no to należy to tak zgrać, żeby mniej więcej właśnie na ten 10 wskoczyło w miarę równo, żebyśmy od razu mogli szukać kopalni, żebyśmy od razu mogli szukać serca do podziemi. Co jeszcze ważne, tak naprawdę jeżeli nie skipujemy, w sensie inaczej, jeżeli planujemy skipować tą kopalnię od razu od 1 do 10 poziomu, to wersja dla grzybiarzy, to warto sobie najpierw zamknąć te pierwsze 9 lochów, wydropić klucz tutaj do strefy mroku do pierwszego lochu, bo to jakby tam jakoś w miarę szybko poleci i po prostu będzie to tańsze, a dopiero poskipować, bo jakby... No nie trzeba, nie ma wymogu mieć 10 poziom kopalni, żeby klucz do strefy mroku wydropić, no nie? A na przykład do wydropienia serca już taki wymóg jest. Co my tutaj mamy dalej? Tak naprawdę, no skarbiec to wiadomo, jak wam tam potrzeba, jeżeli wam potrzeba więcej miejsca, no to można go machnąć tam troszeczkę wyżej. Wiadomo, że tak mniej więcej do 6-7 poziomu, no to jeszcze nie zajmuje tak dużo czasu, później już troszkę więcej, więc raczej tym ekwipunkiem jakoś bym się tutaj starał na przykład, nie wiem, zarządzać lepiej, żeby tego skarbca jakoś tam na wysoki poziom nie budować. Akademia no nie daje bardzo dużo, nie daje też mało, zawsze warto ją na jakimś sensownym poziomie trzymać, no ale też na pewno nierówno tutaj z kwaterami, z twierdzą i tak dalej, bo nie ma to sensu, najlepiej ją dobudować dopiero jakąś tam później. Ja na przykład robię taką taktykę, że staram się jak najszybciej twierdzę 15 postawić, później kwatery, żeby mieć też 15, później tak naprawdę tą kopalnię ja na przykład trzymam, to zależy od serwera też, jeżeli widzicie, że tam wasi przeciwnicy jakoś lecą, jeżeli chcecie iść w topkę, no to tą kopalnię na przykład, nie wiem, warto do 15 podbić, jak już mamy tą 10, a jeżeli nie, to można na spokojnie twierdzę do 20, potem tych surowców będziemy naprawdę... W sumie nie wiem, czy ja się dobrze poprawiam, czy to nie jest surowcy. Ktoś mi to pisał, ale zapominam. No mówię jak mówię, trudno. W każdym bądź razie tak jak mówię, później jak mamy tą twierdzę na poziomie 20, to tyle nam leci z kółka, ze skarbów lasu, z tych kostek u hazardzisty i tak dalej, że no po prostu jest to po prostu ważne, tak, żeby tą twierdzę mieć na fajnym poziomie, bo później już praktycznie za darmo robimy sobie salki i te wszystkie inne budynki. Tak więc tak jak mówię, ja mam taką taktykę, że tą twierdzę jak najszybciej do 20, później salkę, a później na przykład sobie kopalnię lecę do 20 poziomu. Dzięki temu można tutaj w pupilach odblokować peta, można sobie te kamyczki ulepszyć, później na przykład delikatnie akademię podbić i tak dalej, później do 25 poziomu kopalnie, bo o właśnie, co jeszcze ważne, od 25 poziomu kopalni można jednocześnie ulepszać kopalnię i wydobywać kamyki, bo tego jakby nie można robić na początku, trzeba wybierać albo wydobywać kamyki, albo ulepszać, a od 25 poziomu kopalni można to właśnie robić jednocześnie, więc to jest naprawdę spoko. Co tutaj więcej, tak naprawdę dla was, więc tak jak mówiłem, jeżeli jest przeciwnik tutaj w atakach za mocny, no to powinniście sobie zużyć, tak jak tutaj na przykład mam i zmienię przeciwnika i no teraz akurat mi się wylosował dobry, ale jeżeli by się zmienił za mocny, a my byśmy chcieli znaleźć kogoś lepszego, to nie za golda, tylko po prostu jednym żołnierzem pomijamy i atakujemy dalej. Oprócz tego, co tutaj właśnie, albo poczekać te 5 minut i sobie zrolować za darmo, wiadomo, po prostu żeby tylko tego golda nie zużywać. Co tutaj jeszcze więcej, bo tak się zastanawiam, mam tutaj notatki takie po lewej stronie. Dokładnie, jeżeli planujemy wyjść jakoś jakby na dłużej, to co już wcześniej mówiłem, no to należy zużyć wszystkich swoich żołnierzy i zacząć ich tutaj szkolić, bo to też trochę trwa, żebyśmy po prostu nie tracili czasu, jak oni będą ulepszeni. Gdy na przykład widzimy, że jest jakiś atak, który da nam bardzo dużo, ale będziemy musieli zużyć na niego wszystkich swoich żołnierzy, no to też warto go zrobić, jakby nie było. Oj, zobaczcie, wleciało nam osiągnięcie akurat, więc spoko. I co tutaj więcej? No i co? I w zasadzie to tyle, jeżeli chodzi o takie, jak to mniej więcej ogarniać, mi się wydaje. To wszystko zależy, wiecie, na przykład, nie wiem, jeżeli wiecie, że za 2 tygodnie będą skarby lasu i macie do wyboru, czy ulepszyć salkę rycerską, czy twierdzę, i wiecie, że przed tymi skarbami zdąży wam się ta twierdza zrobić, no to warto jest tą twierdzę zrobić, wiadomo, bo wtedy będziecie mieli większe paczki ze skarbów lasu. To jest jakby takie oczywiste, no ale generalnie to nie ma takiej typowej taktyki, jak to rozbudowywać i tak dalej. Trzeba to wszystko mniej więcej robić jakoś na oko
i jak wam będzie wygodnie. No tak jak mówię, no twierdza i kwatery to są na start takie najważniejsze, można by powiedzieć, budynki. O, teraz tak, jak zdobywać surowce właśnie tutaj w tej twierdzy, no bo jednak te surowce są dosyć ważne. Tak jak wspomniałem, oprócz tego koła, paczek ze skarbów i kostek u hazardzisty, możemy jeszcze atakować, najeżdżać na inne twierdze po prostu i robić coś takiego, że podbierać surowce właśnie przeciwnikom. Jak to robić? Na polskich serwerach przeważnie jest takie coś jak taktyka kontry, czyli umawiamy się z kimś na kontry, może być to nawet osoba z gildii, tylko musi, jak jesteście w jednej gildii, to się tutaj nie wyszukujecie w tych jakby najazdach, więc jedna osoba musiałaby wyjść z gildii. Umawiacie się, jakie macie eko. Jeżeli eko, bo to jest tak zwane eko, czyli ten kamieniołom i chata drwala, macie na w miarę podobnym poziomie, no to po prostu się kontrujecie. Im wyższe eko, tym dajecie sobie, im wyższy poziom po prostu tych dwóch budynków, tym dajecie sobie więcej tych surowców. W zależności, no wiadomo, jeżeli kamieniołom będziecie mieli na 8, a chatę drwala na 5, no to tego kamienia będziecie dawać naprawdę dużo względem drewna. Najlepiej to trzymać tak w miarę na równym poziomie. No i tak jak mówię, najlepiej tego nie olewać, bo tutaj ludzie nie będą chcieli was atakować. Jak widzicie, tutaj mamy coś takiego jak twierdza obrona. Tą twierdzę obrony możemy sobie tutaj kliknąć kontratak i po prostu skontrujemy jednym żołnierzem osobę, która na nas najechała. Ja teraz to jeszcze nie jestem z nikim umówiony, kontruję się z losowymi osobami, które po prostu dają mi dużo surowców. Natomiast tak jak mówię, no ja tutaj sobie podbiłem to eko na 5 poziom, żeby też nie dawać im mało, żeby po prostu chcieli mnie atakować, no bo sami widzicie, że jak ja widzę jakieś małą ilość surowców, to skipuję po prostu tego przeciwnika, nazwijmy to, a go nie kontruję, więc przez to on też nie ma kontr i jakby nie pozyskuje tych surowców właśnie. My tutaj jak widzicie już mamy full, bo od wczoraj można te ataki w miarę sensownie robić, bo już ludziom poschodziła ta ochronka i te surowce dają. Więc tak jak mówię, jednym ze sposobów i takim myślę skutecznym głównie na polskich serwerach to jest umówienie się na kontry, poszukanie między sobą tych kontr i po prostu na przykład, nie wiem, umawiacie się tam na Discordzie czy w grze na PW, że robicie w tym momencie kontry, uzbieracie tutaj sobie 10 między sobą, oddajecie sobie, potem druga osoba to zapisuje, potem znowu jak macie żołnierzy to sobie oddajecie i tak to po prostu działa. Tak jak mówię, no tutaj najlepiej jednym żołnierzem atakować, no i brać te najbardziej opłacalne kontry, żeby to zrobić. No to tutaj poczta walki, no i macie twierdza obrona, klikacie kontratak, ja teraz nie klikam, bo nie mam żadnego żołnierza, ale po prostu tak to działa i myślę, że to na polskie serwery jest jak najbardziej korzystne. No i w sumie spoko, nie wiadomo, jeżeli jesteście grzybiarzami, to wiadomo, że najlepiej ugadać się z innym grzybiarzem, któremu nie będzie szkoda skipnąć tego eko na jeszcze wyższy poziom, na przykład na 10, no i wtedy wiadomo, że będziecie o wiele więcej sobie nawzajem dawać, no i szybciej dzięki temu polecicie z twierdzą, polecicie z salką rycerską i tak dalej, i tak dalej. Kolejna jakby taktyka, nazwijmy to, to jest wybudowanie tutaj kuźni, wybudowanie tutaj tak naprawdę wszystko wybudowujecie na pierwszy poziom, czyli wieże magów, fortyfikacje i gildię łuczników, bo to wszystko musicie wybudować, żeby tutaj bodajże tą kuźnię wybudować, to z tego co dobrze pamiętam. No i później tutaj budujecie tą kuźnię i tą kuźnię ulepszacie, aby ulepszać sobie żołnierzy. Im macie wyższy poziom kuźni, tym możecie na wyższy poziom tych żołnierzy dać. Teraz na przykład widzicie, nie mogę w ogóle ulepszyć żołnierzy, bo muszę mieć kuźnię na pierwszym poziomie. Później jak będę miał kuźnię na pierwszym poziomie i żołnierzy na pierwszym poziomie tutaj, to będę musiał tą kuźnię ulepszyć na drugi poziom, żeby dopiero tych żołnierzy móc ulepszyć na drugi poziom. I właśnie to jest taktyka głównie na serwery międzynarodowe, dlatego że tam bardzo dużo osób się zabudowywuje. Właśnie tutaj ulepsza sobie na wysoki poziom tych magów, tych łuczników i te fortyfikacje i przez to takim zwykłym żołnierzem no nie idzie się przebić, więc po prostu to wszystko na pierwszy poziom warto postawić, żeby móc wybudować tą kuźnię i w tej tą kuźnię troszkę tam sobie podbić i żołnierzy, żeby po prostu móc się przebijać przez te ich fortyfikacje. Przez to oni wam będą dawać, będzie wam to zabierać dużo żołnierzy, ale będą wam dawać sporo właśnie tych surowców, więc jakby jest to dosyć istotne, tak jak mówię, głównie na serwerach międzynarodowych. Na polskich raczej ludzie wiedzą, żeby tego nie budować, bo to nie ma sensu tych tutaj fortyfikacji i tych wszystkich obron zawiesiłem się, tych wszystkich obron, więc no jakby tak jak mówię, lepiej to po prostu olać sobie i tymi żołnierzami, wiadomo, zdarzą się tacy, którzy tam sobie budują
no właśnie te obronki, ale generalnie najlepiej się umawiać z ludźmi na kontry i tutaj między sobą te kontry wymieniać i dzięki temu tych surowców pozyskujecie bardzo fajne ilości za ataki, albo nawet tutaj szukać, tu mi się zaraz w sumie za 48 sekund pokaże żołnierz, więc wam jeszcze to w sensie pokażę, wyszkoli żołnierz, więc pokażę wam, o co tutaj chodzi, jeżeli chodzi o te kontry. No i tyle, no i oprócz wiadomo tych ataków, które są dosyć ważne i naprawdę zwłaszcza na początku serwera bardzo istotne, żeby je robić regularnie, no to tutaj z kółka mamy drewno i kamień, mamy z tych skarbów lasu, jeżeli są jakby dostępne, to jest w ogóle swoją drogą event, więc no wiadomo, będzie jest w weekend co jakiś czas, wiadomo, że eventy są tam powtarzalne, są 4 eventy, no i tam co tydzień jest inny i ta kolejność jest stała, ale do tego to tam jeszcze w jakimś innym poradniku może nawiążę. W każdym razie, no jak jest event skarby lasu, to te paczki lecą i dzięki tym paczkom też tutaj fajne ilości tych surowców możemy sobie zdobyć. I tak to wygląda, no i oprócz tego jeszcze kościół hazardzisty, ale to bodajże, nie pamiętam w sumie od kiedy, od którego poziomu to się odblokowywuje, bodajże chyba właśnie jak odblokujemy wieżę albo od 105, nie pamiętam, to do tego tam jeszcze przejdziemy, bo to będzie, planuję jeszcze o tym nagrać inny poradnik. Dobra, w każdym bądź razie, o teraz jak widzicie mamy jednego żołnierza, no i co, na przykład nie wiem kto tutaj, z Szymciem już się kontrowałem, załóżmy Bason, kontratak, no i jak widzicie on tutaj mi daje 4,3 tysiąca drewna i 1,4 tysiąca kamienia, więc no naprawdę, naprawdę fajne ilości. Także zużywam tego jednego żołnierza, zacznij teraz, cyk, no i zrabowany nazwijmy to, on dostał kontrę ode mnie, teraz on jakby może, nie wiem jakie on ma eko w sumie, ale on teraz może sobie na przykład tą kontrę zobaczy na poczcie i mi ją odda, ja jak nie będę miał żołnierzy to zapiszę, potem mu ją mogę oddać i po prostu na tej zasadzie to działa, tylko mówię, najlepiej się z kimś po prostu umówić, ja zazwyczaj się nigdy nie umawiam i potem się muszę kontrować z jakimiś losowymi osobami, no ale tak to wygląda. Dobra, wydaje mi się, że to na tyle, jeżeli chodzi o taki poradnik do twierdzy, jakbyście tam czegoś nie zrozumieli, no to piszcie w komentarzach pytania, to wam tam chętnie odpowiem, ale myślę, że tak dla takiego gracza totalnie zielonego wytłumaczyłem mniej więcej co i jak robić i tak dalej, więc wydaje mi się, że wyjdzie to ok. Także ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, jeżeli tak to zostawcie kciuka w górę, wbijajcie na Discorda dla widzów, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem i tyle, dziękuję raz jeszcze za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!